Aż 100 milionów dolarów zostanie przeznaczone w Australii na rozwój Metaverse. Do tego dochodzą predykcje wartości całej branży Metaverse, wynoszące nawet 5 bilionów dolarów. A w międzyczasie to Uniwersytet w Tokio oferuje zajęcia właśnie w Metaverse. Dubaj tworzy 40 tysięcy miejsc pracy w Web3 oraz chyba kupie kawałek prawdziwej wyspy za kryptowaluty. Dlaczego? Zobaczysz zaraz w tym materiale. Ogólnie to dawno nie było jakichś takich mocnych newsów odnośnie adopcji kryptowalut oraz metaversów no, w takim rzeczywistym, realnym, yy, na namacalnym świecie. Dzisiaj jednak sprawa wygląda nieco inaczej. Cześć wszystkim, z tej strony Julian i przygotowałem dla Ciebie ogromną dawkę wiedzy, dlatego polecam oglądać do samego końca. Słuchaj. Tajlandzki startup nawiązał współpracę z australijską firmą software'ową 2Bulls i przeznaczył początkowy budżet w wysokości 100 milionów dolarów na budowę centrum badań i rozwoju Metaverse właśnie w Melbourne w Australii. W ramach projektu badane będzie wiele nowych obszarów, nie tylko pod względem sprzętu i oprogramowania, ale także wewnętrznej ekonomii systemu i wdrażania tzw. gamification, czyli wdrożenie elementów takich growych slash rozrywkowych. Część projektu skupi się natomiast również na... Poprawie zużycia energii w metaversie. Fajnie, że temat się rozwija, ale myślę, że warto spojrzeć jeszcze na taką szerszą perspektywę. Aby metaverse odniósł sukces, czyli stał się takim regularnym narzędziem używanym po prostu w codziennym życiu ludzi, musi on umożliwiać użytkownikom, no, zaangażowanie się w niego. Ogólnie to jako koncepcja taka science fiction lub w świecie gier, to tak, metaversy brzmią wręcz fantastycznie, ale jednak, żeby rozwijały się one jako narzędzie społecznościowe i biznesowe, trzeba zapewnić, że istnieje warstwa takiej użyteczności, zachęt lub jakichś benefitów, które po prostu utrzymają uwagę użytkowników. Fajnie na przykład pod tym względem rozwija się Metaverse Sandbox z różnymi wydarzeniami, w których biorą udział celebryci. I właśnie tutaj to warto znać różnicę między ujeżdżaniem takiego hypu na rozgrzanym rynku, a rzeczywistymi działaniami założycieli, spójnymi z pierwotną ideą takiego metaversu, wręcz nie tylko ideą, ale fundamentami. Dlatego ja osobiście, między innymi, kieruję się fundamentami projektu oraz tymi rzeczywistymi zachętami dla użytkowników przy wyborze altcoinów i metaversów. Które będę inwestował. Szczególnie w trakcie bez, gdy tak naprawdę hype jest znikomy, a jedynie fundamenty i użytki są w stanie utrzymać projekt na wodzie. Idąc dalej, to nowy raport globalnej firmy McKinsey wykazał, że branża Metaverse może być warta nawet 5 bilionów dolarów do 2030 roku. Ogólnie to dość obszerny jest ten raport, wyciągnąłem z niego chyba najważniejsze info dla Was. Tak więc ten 77-stronicowy raport zatytułowany Tworzenie wartości. W metaversie przeanalizował aktualne trendy adopcyjne i uzyskał dodatkowe informacje z dwóch globalnych badań. Jeden zebrał dane od 3104 konsumentów z 11 krajów, podczas gdy drugie badanie przeprowadziło ankietę wśród kadry kierowniczej z 448 firm z 15 branż w 10. Różnych krajach. McKinsey wykorzystał te dane do przewidzenia, że przyszłość zachowań konsumenckich w metaversie najprawdopodobniej będzie podzielona na pięć podstawowych czynności: gry, kontakty towarzyskie, fitness, handel i uczenie się na odległość. McKinsey odkrył, że prawie 60% wszystkich ankietowanych konsumentów woli przynajmniej jedną aktywność w wirtualnym świecie w porównaniu z jej fizyczną alternatywą, aż 60%. A 79% konsumentów, którzy są obecnie aktywni w Metaversie, już dokonało zakupu. Wniosek jest taki, że handel będzie taką główną dojną krową w Metaversie, a McKinsey przewiduje, że do 2030 roku będzie stanowić od 2 do 2,6 milionów dolarów wszystkich wydatków. W obliczu obecnego pesymizmu, strachu i niechęci na rynku kryptowalut, raport podkreśla, że w pierwszych pięciu miesiącach tego roku zainwestowano już ponad 120 miliardów dolarów w technologię i infrastrukturę związaną z Metaverse. Ponad dwukrotnie więcej niż 57 miliardów dolarów zainwestowanych w technologię Metaverse przez cały 2021 rok. Czyli jak widzisz, to sporo dzieje się tak za kulisami cyfrowych światów. O tym temacie według mnie będzie tylko głośniej, więc jeśli jeszcze nie wierzysz lub masz jakieś bariery, aby wejść w ten temat, to radzę te bariery po prostu zdjąć, bo prawdopodobnie ominie Ciebie jeszcze więcej bardzo lukratywnych okazji. Tak jak mówiłem, to trend metaverse dość mocno upadł, a mimo to, jak sami widzicie, wstrzykiwane są naprawdę ogromne ilości pieniędzy w ten właśnie temat. Powstają nowe fundusze, organizacje, badania, a jednak jest stosunkowo cicho w tym temacie przynajmniej na powierzchni. Jednak do czego tutaj zmierzam, to tak jak pisałem na moim Twitterze, staram się na bieżąco z Wami dzielić projektami, które uważam, że mogą fajnie namieszać na rynku. Skupiam się na fundamentach i użyteczności, a teraz moim zdaniem jest jeden z lepszych momentów lub czasów na takie właśnie polowanie. Przyznam, że analizowałem sporo projektów i do niedawna no, nie znalazłem nic szczególnie godnego podzielenia się z Wami. Takich projektów są setki, jeśli nie nawet tysiące kryptowalut, ale ostatnio pojawił się jeden temat. Satoshi Island. Można powiedzieć, że jest z branży Metaverse, ale założyciele podchodzą kompletnie inaczej do tematu. Osobiście to nie widziałem czegoś takiego wcześniej. Przeanalizowałem całą stertę projektów, dosłownie. I ten najbardziej myślę, że może zdziałać coś naprawdę wyjątkowego na tym rynku. W jednym z artykułów fajnie określili ten projekt, czyli Metaverse odzwierciedlony w rzeczywistości. Już Ci mówię o co tutaj chodzi. Tą okolicę może kojarzycie, ale przejdźmy się nieco dalej a konkretnie między Australię a Fiji. Mamy tutaj takie wysepki o nazwie Vanuatu. Na jednej z tych wysp znajdzie się wyspa Satoshi i to będzie prawdziwa, prywatna wyspa, która ma się stać takim smart city, inteligentnym miastem opartym o technologię blockchain, zaprojektowanym dla entuzjastów kryptowalut na dosłownie całym świecie. Czyli wychodzi na to, że taka właśnie wyspa Satoshi będzie pierwszą realną gospodarką na świecie, działającą wyłącznie na kryptowalutach i technologii blockchain. A tak swoją drogą, to bycie pierwszym w danej niszy okazało nieraz, że może się po prostu opłacić. Początkowa faza rozwoju jest już zakończona i obejmuje strefę odpraw, bar, restauracje, zakwaterowanie dla pracowników oraz infrastrukturę niezbędną do przejścia do następnej fazy projektu. Przyszła zabudowa zostanie zaprojektowana przez społeczność, i będzie składać się z tysięcy domów, mieszkań, biur oraz szeregu restauracji, sklepów i atrakcji. No dobra, już sobie powiedzieliśmy, że ta wyspa Satoshi znajduje się w pięknym kraju wyspiarskim na Pacyfiku, Vanuatu i co ciekawe, to ma pełne wsparcie ze strony rządu. Tutaj gdzieś był fajny właśnie e, tweet na ten temat. Okej, okay, tutaj premier zaoferował swoje bezpośrednie poparcie dla wyspy Satoshi e, i Vanuatu jest członkiem ONZ, ma już historię wspierania branży kryptograficznej i ma teraz cele, aby zintegrować technologię kryptograficzną i blockchain z systemami swoich krajów. Co więcej, to ci, którzy uczynią z wyspy Satoshi swój dom, skorzystają z zerowego podatku od dochodów korporacyjnych i osobistych, a także z wielu innych podobnych korzyści. No, myślę, że wiele osób może się przekonać do tego przedsięwzięcia, nawet tylko po to, aby nie płacić po prostu podatków. Takie osoby musi oczywiście stać na tego rodzaju działania. A co za tym idzie, to zainteresowanie projektem od strony majątnych osób. A co za tym jeszcze dalej idzie, to potencjalnie ogromny popyt na NFT oraz tokeny powiązane właśnie z Satoshi Island. Warto w tym momencie zwrócić uwagę na te właśnie tokeny. Satoshi Island robi kolejny krok z technologią NFT. Ten token o nazwie Satoshi Island NFPT reprezentuje prawa do prawdziwego bloku gruntu, domu lub mieszkania i może być kupowany, sprzedawany w sposób zdecentralizowany bez żadnych komplikacji związanych z przenoszeniem tradycyjnych nieruchomości. Każdy blok gruntu jest podzielony na 10 NFT. Które mogą być własnością jednej lub wielu osób, co daje właścicielom wiele nowych sposobów na wykorzystanie tych aktywów swoich podczas rozwoju, sprzedaży lub po prostu leasingu. Czyli twórcy tworzą nie tylko coś zupełnie nowego, ale również adoptują NFT w użyteczny dla ekosystemu sposób. Dotychczas mówiło się jedynie o potencjalnych użytkach NFT w nieruchomościach, a tutaj mamy już rzeczywisty, dosłownie namacalny użytek tego rodzaju tokenu. Często w moich materiałach poruszam temat zawartych partnerstw między projektami, a no, różnymi innymi podmiotami. Powiedziałem już, że Satoshi Island ma pełne wsparcie oficjalnego rządu. A jednym z takich kluczowych partnerstw jest TenSet, o którym wcześniej wspominałem parę razy w poprzednich filmach. Dla niewtajemniczonych, to już mówię, co to oznacza dla przyszłości tego projektu. TenSet obecnie współpracuje z zespołem Satoshi Island w celu zapewnienia prywatnego finansowania na rozwój infrastruktury na swojej wyspie. Są oni w kontakcie z prywatnymi inwestorami, którzy nie tylko zabezpieczą biznes pod względem finansowym, ale także będą zobowiązani do budowania na swoich miejscach na wyspie. Dzięki temu wszyscy nabywcy tej przedsprzedaży, którą tutaj, tutaj widzicie, i ci publiczni e, kupcy będą mogli używać zakupionych tokenów i gruntów nie tylko jako wirtualnego NFT i tokena, ale także jako aktywów materialnych i waluty na swojej wyspie w świecie rzeczywistym i rozpocząć proces budowy. Ten set pomógł projektowi MetaHero w dostaniu się do setki największych projektów pod względem kapitalizacji rynkowej. Metaverse Everdome pod ich okiem również osiągnął naprawdę niesamowite wyniki. Mieliśmy jeszcze token fame MMA, o którym było bardzo głośno co przełożyło się na dotknięcie trzystukrotności swojej oryginalnej ceny w trakcie listingu na giełdzie. Moim skromnym zdaniem myślę, że Satoshi Island ma szansę dość mocno wyróżnić się na tle tysięcy innych projektów kryptowalutowych. Ja osobiście przysłowiowo będę wchodził w ten projekt. Jeśli oglądasz ten kanał od jakiegoś czasu lub obserwujesz mnie na Twitterze, to wiesz, że jestem no, dość wybiórczy, jeśli chodzi o inwestowanie w projekty na Bessie, a to jest właśnie jeden z projektów, który się zdecydowałem zainwestować właśnie w tym czasie na rynku. Presale zbliża się dużymi krokami, bo już 8 sierpnia będzie można nabyć pierwsze tokeny, ale tylko dla subskrybentów tej TGLP. Ale jednak po dwóch dniach później będzie kolejna runda, już dla wszystkich. Jak jesteś ciekawy więcej, to w opisie pod tym filmem na dole i w przypiętym komentarzu zostawiłem link. Kliknij go i znajdziesz tam wszystkie informacje na temat Satoshi Island. Jeśli spodobał Ci się ten materiał, to zachęcam do zainwestowania dosłownie dwóch sekund na zostawienie lajka pod tym filmem oraz zasubskrybowanie kanału. W ten sposób będziesz po prostu na bieżąco z moimi materiałami i możliwe, że dzięki Tobie, dzięki Twojej łapce w górę pod tym filmem, ktoś jeszcze zauważy ten film, a myślę, że temu komuś może się opłacić zarówno jak Tobie. Na koniec życzę Tobie powodzenia, samych udanych trade'ów i nowych szczytów w portfolio. Widzimy się w następnym materiale.